Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj odmienimy sobie czasownik bałen. I ktoś by powiedział, no dobra, bałen. Czasownik bałen to właściwie oznacza w języku polskim budować. No ale co w taką pogodę my możemy budować? A no właśnie, możemy nie budować, a raczej ulepimy bałwana. Czyli te słówko bałen w połączeniu ze słowem bałwan. Bałwan, czyli Schneemann. Będzie oznaczało lepić. No i teraz dzisiaj, w związku, że są takie warunki pogodowe, odmienimy sobie ten czasownik bałen przez pierwsze trzy osoby w liczbie pojedynczej, czyli przypomnijmy, jakie to osoby. Pierwsza osoba to ich, druga osoba to du, czyli ty, a w trzeciej osobie mamy on, ona, ono. My się ograniczymy do on i ona, czyli er i sie. I mamy osoby w języku niemieckim w liczbie pojedynczej. No i teraz, jak się do tego zabrać? Jak się zabrać do odmiany? Musimy pamiętać, że każdy czasownik w języku niemieckim składa się z tematu, który podkreśliłem, oraz końcówki. Końcówka ma formę en i tą końcówkę, moi drodzy, przy odmianie ja sobie po prostu zakryję, żeby jej nie widzieć. Co nam zostało? Zostało nam bał, bał, bał. W związku z tym ja te bał przepisuję trzy razy, o, czyli temat przepisałem. No i teraz do tego tematu podstawiam odpowiednie końcówki. Końcówka dla osoby pierwszej, czyli ich, no to jest e. Ja to zawsze mówię Ewa, no bo Ewa była tam jedną z pierwszych. Du, czyli ty, du baust. No potem był wprawdzie z nią Adam, ale weźmy sobie Stefana, ja? No i na koniec, moi drodzy, weźmiemy końcówkę te, czyli Teodor. I już mamy, moi drodzy, ich bałę, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Einen Schneemann, ja lepię bałwana. Du baust einen Schneemann, ty lepisz bałwana. I on i ona baut einen Schneemann, on lub ona lepi bałwana. Dobra, moi drodzy. Kończę na dzisiaj, idę na sanki i pozdrawiam Was.